Kolejny piękny dzień w Karpaczu, a ja udaję się dzisiaj na Śnieżkę. Będzie ciekawie. My brzozy jesteśmy takie silne, że nawet spod skał wyrośniemy. Rodzina. Teraz sobie jadę wyciągiem na Kopę, później idę na Śnieżkę i ze Śnieżki później zajdę na dół Karpacza. Tak mówię, pierwszy ten to wjadę wyciągiem, bo nie wiem jak to tutaj, nie znam się na trasach po prostu i zobaczymy. Nie ma co te cwaniakować. To się w plecach chodzi, jakiś rok. A zimową wersję możecie zobaczyć tutaj gdzieś. Chyba tu albo tu, nie pamiętam. Lewa strona, czyli tu. O, tu będzie. Wybraliśmy bardziej hardkorową drogę, czyli bardziej taką pod górę. Trasa jest ciężka, podróż tak stromy, zdrowe spocza. Pamiętajcie, że jak wybieracie się w góry, to dobra kondycja to podstawa. Ja mówię wam to przez ATV. Wybrałem tą stromą drogę, ale dotarłem. Gdzie się znajduję? Na szczycie Śnieżki. A taki kawał. Drogi przerobiłem. Bier. Ich kann Bier. Nein, zwei Bier. Nein, ich kann Bier. Kaffee. Bier. Bier. No. No. Kaffee, Kaffee, Water. Bądź wódka. Na wodzie wódka, nie ma! Kein wódka, no alkohol! No alkohol! What the fuck? Why?
Alkohol jest dorf. Czechysz, lanówka. Czech. Ja, bir, alkohol, rum. Marihuan, Czech. Ja. Jest dorf. To piwa pani nie ma. Piwka nie mam, poważnie mówię, to nie to, że my sobie ściemniamy. Po prostu no to jak widać. Ale piwka nie. Nawet swojego nie mamy. Nawet prywatnie z koleżanką żeś go nie przyniosły. A pani się podokowała. My tu jesteśmy na odwyku. Robię sobie certyfikat, że wszedłem na Śnieżkę, bo jesteśmy teraz w budynku. No jest to całkiem przyjemnie. Jest jakaś kawiarnia, lody, hot dogi. I pan mi tutaj robi certyfikat za mną. Mam certyfikat zdobywców ze Śnieżki, więc jak tutaj będziecie, to też musicie sobie taki wyrobić. Koszt 10 zł, więc chyba spoko pamiątka. Ściernisko, ale będzie San Francisco. Patrzę, mamy dwa ośrodki, które możemy kupić, to jest czeski, czy na restauracji jakieś sklepy. Tu mamy czeski, a tu mamy polski. W polskim nie ma piwa, w czeskim już jest. I oczywiście w czeskim musi sprzedawać Chinka. Jak to w całych Czechach praktycznie jest, że Chińczycy pracują w sklepach i sprzedają. Poza tym jeszcze mamy tutaj wyciąg, oczywiście od strony Czech. Bogatszy kraj to... W Polsce, z Polski jeszcze nie ma, może kiedyś. No, widoczki piękne. Teraz idę na samotnie szlakiem niebieskim. Czas tam był około godziny. Po drodze pewnie zrobię kilka ujęć dla was. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Czeski ośrodek. Zaraz obadam, co tam jest w środku. Może czeskie zimne piwko. Piwo i czeska kiełbasa. O, teraz powiem was, co mnie kurde boli. To mnie boli naprawdę. O. Czechy, nie? Jesteśmy na czeskiej granicy. Czechy, Szwaby, Anglicy, Wielka Brytania i dopiero my, kurwa, Polacy na końcu. Właśnie, wiecie, Czechy nas nigdy nie lubiły i nas nie lubią. Jakieś nawet tablice to widać. Jesteśmy przy granicy polsko-czeskiej. Jesteśmy na granicy polsko-czeskiej. Jesteśmy, kurwa, na samym dole, no. Tak nie powinno być, powinniśmy być drudzy.
bo zobaczycie na mapie, gdzie Polacy to robią, to jest Polska, Czechy i tam niżej Niemcy, Anglicy, no. Jest tutaj bardzo, bardzo pięknie. Sami zobaczcie. To marzę tylko o kąpieli w takim jeziorze. Czy stawię? Jeziora. Taka fura milicyjna stoi w Karpaczu. Jestem po całym dniu chodzenia po górach. Powiem wam, że w końcu dotarłem. I koniec. Koniec po kilkugodzinnej trasie. Myślę, że wam relacja się spodobała. Ja idę wypić zimne piwko, wykąpać się, przespać się i coś zjeść, bo opadam po prostu. Wymiękłem. No, zrobiłem dzisiaj sporo kilometrów. Po górach to wiadomo, jest ciężej, nie, się chodzi, niż po normalnej trasie. Już chwila, 3, 2, 1. Dotarłem do ulicy. Teraz wracam do domu.